Do klubu sportowego Wisła Puławy przyszedłem, o ile mnie nie myli pamięć, 1 lipca 2013 roku. Ówczesnym prezesem był pan Grzegorz Nowosadzki, ówczesnym trenerem był pan Jacek Magnuszewski. I to oni sprowadzili mnie do Wisły, za co jestem im bardzo wdzięczny. Przez 8,5 roku był to mój drugi dom. Drugi dom, bo też przez to, że byłem tutaj kapitanem, zawsze dbałem o to, żeby tutaj była przede wszystkim rodzinna atmosfera. Dbałem bardzo o porządek, dbałem bardzo o dyscyplinę, ale i o szacunek, który zawsze tutaj był i to było coś niesamowitego. I to wspominam naprawdę bardzo miło. Jeśli chodzi o takie moje osobiste, najmilsze przeżycia tutaj, no to zdecydowanie awans w roku 2015 z drugiej ligi na zaplecze Ekstraklasy i teraz w roku 2021 awans z trzeciej ligi do ligi drugiej. To zdecydowanie wtedy działo się tutaj najwięcej, oczywiście z tych rzeczy, o których mogę i chcę powiedzieć. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, to zdecydowanie jest taka maksyma, takie motto, które przyświecało nam tutaj przed każdym meczem. Czy to mistrzowskim, czy pucharowym, czy przed sparingiem, bo jednak my tutaj w szatni zawsze lubiliśmy przede wszystkim wygrywać. Tutaj na boisku tym to nie tylko znakomite przeżycia zespołowe, ale również nieskromnie mówiąc osiągnięcia indywidualne. Mimo iż całą swoją piłkarską przygodę grałem na środku defensywy, to kilka tych bramek tutaj dla Wisły udało się strzelić. Najpiękniejsza zdecydowanie z GKS-em Tychy, kiedy wygraliśmy u siebie 3-0 jeszcze w drugiej lidze i kiedy nieskromnie piękny rajd od połowy boiska zakończony bramką, także jak na stopera uważam duży wyczyn. Jeszcze do niedawna byłem przekonany, że może będę pracował zawodowo w sporcie, może jako trener, może w innej funkcji, ale przyszedł taki czas, gdzie stwierdziłem, że to nie dla mnie. Musiałem podjąć pewne trudne decyzje, trudne dla mnie, trudne też dla Wisły i zdecydowałem się po prostu z własnej inicjatywy, była to moja suwerenna, całkowicie osobista decyzja o rozstaniu z Wisłą, ponieważ pojawiła mi się oferta pracy jako dyrektor fundacji pod egidą UMCS-u. Jednocześnie mogę rozwijać swoją drugą pasję, którą zawsze od wielu lat osoby, które mnie znają, to wiedzą, była nauka. Do tej pory rozwijałem się, można powiedzieć, tylko tu pod względem fizycznym. Teraz przyszedł też czas na rozwój intelektualny. Od 1 października 2021 jestem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych przy UMCS-ie i w tym kierunku chcę iść. Taki mam na siebie plan, taki mam, że tak powiem, pomysł na swoje życie. Przede wszystkim za te wszystkie lata chciałem wam serdecznie podziękować. Będzie i jest to dla mnie wyróżnienie, że mogłem przez tyle lat przebywać z tak wyjątkowymi, z tak wspaniałymi ludźmi. Pewnie nie z każdym te relacje były wyśmienite, idealne. Jeżeli kiedykolwiek kogoś uraziłem, proszę, wiedzcie, było to, nie wiem, nieświadome, pod wpływem czy emocji, czy impulsu, bo
może nie wyglądam, ale jestem też człowiekiem dosyć impulsywnym. Także każdemu z osobna, z kim miałem przyjemność dzielić szatnie, chciałem podziękować, a każdego z osobna, którego w jakiś sposób uraziłem, oczywiście przepraszam. Moi drodzy, za te 8,5 roku chciałem Wam naprawdę bardzo serdecznie podziękować. To był, jest i będzie dla mnie zaszczyt, że przez tak długi czas mogłem występować i zostawiać zdrowie tutaj na tym boisku. Byliście, jesteście i na zawsze będziecie częścią mojego życia. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Zawsze to było wspaniale. Nawet jak był człowiek zły czy zdenerwowany, zawsze, jeśli będę miał tylko taką możliwość, z wielką chęcią, z nieukrywaną, wrócę tutaj.